Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Ewą, lekarką, która jest pośrednikiem pomiędzy medycyną tą klasyczną, a tematami dziwnymi. Ja tutaj reprezentuję tematy dziwne. Ewa jest takim buforem, który spełnia ciekawą rolę w dzisiejszych czasach. Tak przed chwilą porozmawialiśmy i jest osobą bardzo niezwykłą, ponieważ w medycynę wrzuca i świętą geometrię, i dużo duchowości, i dużo zrozumienia, świadome oddechy, tego typu tematy. O, jest oddech. Więc zaczniemy może od tej świętej geometrii, bo wiedziałem, że to jest w swojej książce jeden z pierwszych rozdziałów. W jaki sposób jak Ty to rozumiesz? O, może w ten sposób. Otóż święta geometria tworzy cały wszechświat, tak. Tworzy galaktyki, tworzy huragany, tworzy ruch planet po orbicie, tworzy ruch galaktyk wzdłuż orbit innych galaktyk. Święta geometria tworzy człowieka. My jesteśmy zbudowani na zasadzie świętej geometrii. Stosunek paliczków bliższych do dalszych jest w proporcji świętej geometrii. Mamy 5 palców, 3 części przedramion. 5, 3 i 1. 5, 3 i 1. Zatem święta geometria jest czymś, co opiera się na stosunku liczb, ciągu liczb kolejnych dwóch. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. I święta geometria wiąże się ze stosunkiem liczby poprzedniej do następnej, który jest taki sam. 5 do 8 proporcja jest taka sama jak 8 do 13 i jak 13 do 21 i kolejnych następujących po sobie liczbach. Zatem zauważyłam jakieś 20 lat temu, że krosty na skórze powstają po błędzie dietetycznym jakieś 5 godzin po zjedzeniu sera, 3 godziny po zjedzeniu ketchupu, a bóle stawowe występują 8 godzin po zjedzeniu glutenu, a dolegliwości żołądkowe do godziny od zjedzenia produktów. I to nie jest sugestia. I nie jest to sugestia, bo jest to powtarzalne. Pacjenci sami zauważają odpowiedzi w ciele po produkcie, który wrzucą do ciała. Mhm. I teraz tak, w medycynie mamy coś takiego, z czym się spotkałam wczoraj, gdzie proktolog powiedział mojemu pacjentowi, że to niemożliwe, że może mieć hemoroidy po piwie, bo to są bajki, że piwo wywołuje hemoroidy, a człowiek po prostu już 10. raz wdraża piwo, po 5 dniach picia piwa pojawiają się hemoroidy z tym związane, potem odstawia, hemoroidy i dolegliwości z tym związane ustępują, potem znowu wraca do piwa i znowu powstają, potem odstawia piwo i ustępują. Jeżeli to jest już 10. raz i enty raz, to trzeba uznać, że doświadczenie lekarza jest takie, że on po prostu jeszcze o tym nie wie. Jeszcze o tym nie wie albo nie bierze pod uwagę tego, że u tego akurat pacjenta to piwo wywołuje dolegliwości typu hemoroidy, u innego pacjenta piwo wywołuje inne dolegliwości, a jeszcze u innego inne. Jak zauważy, w porządku, jak nie zauważy, no to mamy dwie różne bajki, które obie są prawdziwe. Tylko lekarz jeszcze nie zauważył tego u swoich pacjentów, natomiast pacjent już to zauważył u siebie i jest to u niego powtarzalne. Dobrze, to może a propos odżywiania, bo Twoje książki dotyczą odżywiania. Temat taki bardzo codzienny typu cukier. Co powiesz o cukrze? Cukier krzepi. Cukier krzepi, takie hasło z lat tam dawnych było. Dokładnie. Cukier w cukiernicy, czyli sacharoza, rozkłada się na jedną z frakcji, która się nazywa glukoza, a glukoza jest środkiem, który dostajemy w kroplówce, jeżeli jesteśmy nieprzytomni i pojawiamy się w szpitalu, więc nie jest to tak od razu trucizna. Natomiast my wszyscy lubimy przedawkować dobre rzeczy i codzienne jedzenie cukru na pewno jest błędem, ale jest to, jak przekazuję Wam, środek ratujący życie także. Mhm. A węglowodany, czym się różni mąka od cukru, tak dla organizmu? Mąka rozpada się na małe kawałeczki, które się nazywają glukozą. Ale tak naprawdę to nie tylko te małe kawałeczki glukozy w tej mące są szkodliwe, ale alergen, który wywołuje i astmę, i bóle stawowe, i cukrzycę u starszych ludzi, i nadciśnienie w każdym wieku, tak zwane idiopatyczne. Więc to nie tylko dawka węglowodanów dobowa jest ważna, ale także to białko, które siedzi w tej mące. Nawet jeżeli mąka się nazywa bezglutenowa, to i tak są tam białka charakterystyczne dla gatunku. Zatem jeżeli mamy gatunek trawy, znaczy rodzinę zboża, trawy, tak, to w rodzinie trawy są zboża glutenowe, które mają podobne białka i to jest żyto, pszenica, jęczmień, owiec, orkisz i zboża bezglutenowe, ryż, kukurydza, proso, czyli jagły i bambus, bo to są zboża bezglutenowe. I wiadomo, że ta grupa ma nieco inne białka niż ta, natomiast obie należą do grupy traw i w momencie, kiedy pylą się trawy, dokładnie teraz, zaprzestanie jedzenia traw daje po 3 dniach nieprawdopodobną poprawę w zakresie likwidacji kataru siennego i likwidacji astmy jako odpowiedzi na pylące się trawy, które zaczynają się pylić około 25 maja. Więcej jest tych traw koło 4-6 czerwca i kończą się pylić około 2-4 sierpnia. Więc trawy się pylą od końca maja do pierwszych dni sierpnia i wszyscy ci, którzy mają dolegliwości nosowe, oczne, astmy, w tym okresie powinni zejść z traw jedzonych codziennie. Mhm. Czyli astmę można wyleczyć poprzez? Zależy jaką. Mówimy teraz o astmie jako reakcji na pylenie się traw i warto wtedy tej astmie pomóż, odstępując od jedzenia traw albo jadając trawy co 3-7 dni, albo rzadziej. Trawy, czyli zboża glutenowe to są trawy i zboża bezglutenowe to są trawy. Zatem te wszystkie produkty trzeba by jadać niecodziennie, ale raz, góra 2 razy w tygodniu. Czyli wtedy można by powiedzieć, że alergia jest wyleczalna. Dokładnie. W momencie, kiedy do przewodu pokarmowego nie pakujemy tak dużej ilości traw, trawy zewnętrzne już nam nie robią problemu. Dzieje się to po 3 pełnych dobach bez traw doustnie. Trawy zewnętrznie przestają być tym szkodliwe. Katalizatorem wywołującym. Dokładnie. Dolegliwości ustępują albo całkowicie, albo w 80-90%. Dobrze, jeszcze wracając do tematu cukru, mamy jeszcze, teraz popularne są te wszystkie słodziki w napojach, które dzieci mocno, to jest aspartam, znaczy w dużej ilości piją te chemikalia. To są trujące rzeczy, to nie powinno być nadużywane. Raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu można to wypić, chociaż bezpieczniejsze są rzeczy naturalne, kompoty, surowy owoc, surowy sok, surowy... Czyli naturalna fruktoza. Oczywiście. Fruktoza wchodzi do komórki bez pytania. Jest cukrem, który jak jesteśmy głodni, to szybko nam ratuje życie. Natomiast jeżeli jesteśmy przejedzeni, a wszystkie choroby są zwykle z przejedzenia, to fruktoza wtedy nie robi dobrze. Robi nawet bardzo źle. Owoce nie są u starszych tolerowane. Owoce w cukrzycy są polecane żadne, poza czasami cytryną i grejpfrutem, które widziałam cukrzyce, w których cytryna i grejpfrut podnosi cukier. Natomiast w cukrzycach żadne, w bólach stawowych ogólnie uważają pacjenci, że nasilają bóle stawowe. W dolegliwościach żołądkowych to owoce to tylko typu kompot, a najlepiej nic z owoców. W dolegliwościach jelitowych są tym takim kwiatkiem do kożucha, czyli ludzie zauważają, że w ciągu godziny owoce im szkodzą na dolegliwości żołądkowo-jelitowe, bo jest to kwiatek do kożucha, już ta kropla przerywająca czarę, więc obwinieją owoce, tak naprawdę nie wiedzą, że są przejedzeni. No, glukoza, fruktoza wchodzi natychmiast do komórki, natomiast glukoza transportem czynnym, w związku z tym trzeba jej troszkę pomóc. A naturalne słodziki typu ksylitol i stevia? Jeden z tych produktów jest z brzozy, w związku z tym nie podnosić powinien cukru we krwi, ale ksylitol nie zawsze tak jest, bo są osoby, na przykład cukrzycę typu 1 z C-peptydem 0, czyli z niepracującą trzustką, lub alergików, nazwę to na wszystko, preparaty z brzozy, sok z brzozy, ksylitol wywołują reakcje krzyżowe. W organizmie po spożyciu produktu z brzozy zachowuje się jakby miał dość, dostaje choroby, bo szczególnie jest to u osób, które urodziły się w kwietniu-maju, bo jak ktoś się urodził w kwietniu-maju i jest słabszy na te alergeny, które się pylą w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia, tak mówi alergologia, ja to potwierdzam, i w związku z tym jak ktoś się urodził w kwietniu-maju, to ksylitol i preparaty z brzozy nie polecałabym częściej niż raz w tygodniu i tylko wtedy, kiedy jest na nie ochota. Widziałam po ksylitolu wzrosty cukru, cukrzyków typu 1 do 200, natomiast po sacharozie nie i po glukozie nie wzrasta tak cukier u cukrzyków typu 1 z C-peptydem 0, czyli całkowicie niefunkcjonującą trzustką. A jeszcze, bo przedtem mówiliśmy o piwie, a jak to jest z winem? Czy wino jest korzystne, czy niekorzystne? W jakich ilościach? Zanim o winie, to może powiem jeszcze coś o miodzie, bo miód daje reakcje krzyżowe z chlebem, ze zbożami, z tym, co się pyli, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, i zatem osoby, które mają dużą nietolerancję zbóż, one często nie lubią miodu. Jak lubią miód, cieszymy się. Ale nie zalecałabym miodu częściej niż 2 razy w tygodniu. Jak nie lubią miodu, znaczy się, że mają problem ze zbożami. I smarowanie się wtedy propolisem i kremami z propolisem jest co najmniej niepoważne dla osób, które nie lubią miodu. Spożywanie preparatów z propolisu jest co najmniej niepoważne dla osób, które nie lubią miodu. Natomiast jak ktoś nie lubi miodu, niech się leczy ze zbóż i różnych reakcji krzyżowych, bo tam jest przyczyna, a nie w miodzie. Jasne. A propos alkoholi, wino. Pierwszy cud Chrystusa w Kanie Galilejskiej to było stworzenie wina, więc no tam mógł być jeszcze inny bajer, bo tamte wina w tamtych czasach były bardzo gęste, więc tam naturalnie oni musieli je rozcieńczać wodą, więc tutaj są różne te, ale załóżmy, że to był cud. W Kanie Galilejskiej stworzono ponoć wino. Co jest bardziej korzystne? Czy wino, czy inne produkty? Uznaje się, mówiąc o winie, że wytłoczyny z winogron są środkiem leczącym. No rzeczywiście, winogrona w diecie Casey'ego leczą ze zbóż, winogrona w winie uznawane są za korzystne, winogrona u przejedzonych podnoszą cukier we krwi zdecydowanie i dramatycznie u cukrzyków typu 2. A są produktem, który wszyscy wiedzą, że cukier, że winogrona, banany i jabłka są produktami niewskazanymi dla cukrzyków typu 2. No więc czy wino, jestem za, czy przeciw? Wina i sycery prorok pić nie będzie, więc no, lubię Lubię wypić lampkę koniaku, który jest z wina i z alkoholu mocnego. Natomiast nie polecam tego codziennie, aczkolwiek alkohole... Ludzie, którzy piją codziennie i duże, oni mają mniejsze zmiany miażdżycowe w tętnicach, co widzimy będąc na zajęciach z patomorfologii i oglądając naczynia u osób w prosektorium i robiąc sekcje. No wiadomo, że nie należy polecać alkoholu codziennie. Natomiast jak się już ma ochotę pić często i częściej, to trzeba zmienić dietę, bo to niewłaściwa dieta powoduje łaknienie. Dokładnie. Na alkohol. I tak. Teraz, czy będziemy pić wódkę, która zawiera najmniej tych alergenów, czy wino, które zawiera korzystne wytłoczyny z winogron, czy piwo, które jest generalnie znane w medycynie jako środek bardzo źle działający. Piwo jest produktem bardzo kłopotliwym dla organizmu. Już często lżej sprawne jest wino, pod warunkiem, że człowiek to akceptuje. Akceptuje alkohol. Mówi się, że piwo jest dobre na nerki. A zanim się wypije piwo, to nerki się niszczy chlebem i bułką. I potem trzeba wypić piwo, więc chlebem rozcieńczonym z wódką, który jest lekiem na chleb i bułki i makarony. Ja to rozumiem, ja to rozumiem. Zasada mniejszego zła. Miałam takiego pacjenta 2 dni temu, który łuszczyca. Łuszczyca jest chorobą wyleczalną w każdym stadium rozwoju. Który łuszczyca sobie sprawdzał tak, spróbował pić bezglutenowe piwo i nastąpiło pogorszenie. Dostał zmian łuszczycowych jeszcze w okolicach pachwin, oprócz typowych, standardowych na kolanach i łokciach. Natomiast jak zamienił na piwo zwykłe, te zmiany mu znikły. Brakło tego ochraniacza alkoholowego, w cudzysłowie ochraniacza, natomiast dużo było tego glutenu, który pacjent spożywał w nadmiarze. No, nie jestem za alkoholem spożywanym codziennie. No ale mówi się, że Francuzi są zdrowi, bo oni codziennie lampkę wina. Alkohole to histaminouwalniacze. A wszystkie alkohole to histaminouwalniacze. W związku z tym, jak mamy nieprawidłową zupę mediatorową, alkohol nam zrobi problem. I teraz tak, jeden ma takiemu robi problem, a drugi alkohol takiej osobie robi problem, a trzeci alkohol takiej osobie problem. Pamiętając to, że to piwo leczy z chleba i bułek. Zatem alkohole są w porządku, ale... ale w mikroilościach. No, nie codziennie i umiar świadczy o naszej klasie. Tak. Czy cukrzyca jest wyleczalna? Cukrzyca typu 2 jest chorobą wyleczalną pod warunkiem, że zmienimy nasze nawyki żywieniowe, zmienimy nasz styl życia. Bo przyczyną cukrzycy typu 2 jest niestety chleb, bułki, mąka, makaron. To jest jedna rzecz, czyli zboża i glutenowe, i bezglutenowe. I druga przyczyną cukrzycy są wszystkie produkty mleczne. Cukrzyca jest chorobą chlebojadów i mlekopijów, czy bułkojadów i serojadów. Są to ludzie, którzy lubią nadużywać te dwie grupy, natomiast łagodnieje, jak którąś się mu zabierze cukrzykowi. Zatem jak cukrzyk zostaje na bułkach lub chlebie, i produkty mleczne jada raz na tydzień. Cukrzyca łagodnieje. Albo produkty mleczne zostawiamy codziennie, a zboża jadamy raz na tydzień. Niemniej jednak to jest tylko pół prawdy, bo okazuje się, i to ja wymyśliłam, opisałam w książce Dieta dobrych produktów, że nie tylko zboża wszystkie i nie tylko produkty mleczne wszystkie są przyczyną cukrzycy, ale także trzeba zastosować opcję jeden rodzaj białka na dobę. Zatem jak jemy w danym dniu wieprzowinę, to jemy wieprzowinę i już nie jemy jajek w tym dniu. Jak w danym dniu jemy jajka, to już nie jedzmy wieprzowiny. Jak w trzeci dzień jemy ryby, to nie jedzmy jajek ani wieprzowiny. Jak w czwarty dzień jemy wołowinę, to nie jedzmy ani ryb, ani jajek, ani wieprzowiny, bo okazuje się, że niewłaściwe białka powodują wzrosty cukru rano. Nie tylko zboża, nie tylko produkty mleczne, ale niewłaściwe białka, czyli idziemy w kierunku jedz połowę, jedz mniej, uważaj na to, co jesz, pisz to, co jesz. Te białka możemy badać różnymi testami. One na razie nie są uznawane w medycynie, bo są kosztowne. Natomiast metodą zastosowania jednego rodzaju białka na dobę jesteśmy w stanie wyczaić, które białko daje wzrosty cukru rano, a które białko nie daje wzrostów cukru rano. Pomijając to, że warzywa są często w porządku, że tłuszcze z listy dobrych produktów są w porządku, czyli oleje, oliwa, smalce, kokos, masło ghee, przy czym każde tłuszcze trzeba sprawdzać. Oliwą z oliwek wysmarujmy sobie pod prawym okiem, olejem słonecznikowym pod lewym. Sprawdzajmy, czy nie pieczy nas w ciągu godziny. W następny dzień olejem rzepakowym pod prawym, smalcem pod lewym. W następny dzień olejem lnianym pod lewym, olejem innym winogronowym pod prawym. To ten olej i ten tłuszcz, który nie powoduje pieczenia w ciągu godziny, można wrzucić do przewodu pokarmowego i nie wywołuje tak zwanego terminu leaking syndrome, czyli przepuszczalnego jelita. Wiadomo, że to, co nie służy nam na tak delikatne, w tak delikatnych miejscach, rozszczelnia przewód pokarmowy, powodując alergie wieloważne, że kolejne produkty wchodzą i organizm się musi bronić przed tym, co mu wrzuciliśmy, plus tym, co potem wrzuciliśmy, żeby zastosować jako antidotum czy ratunek na ten niewłaściwy produkt. Dobrze, jeszcze wróćmy do białek. Kazeina, czyli białko służące do porostu kopyt. Produkty, ja to lubię ująć w grupę produkty mleczne, bo tak jest prościej, bo okazuje się, że dietetyka ma coraz więcej den wchodząc w nią. I wolę ująć grupę produktów mlecznych jako jedną grupę i nie rozczłonkowywuję, czy zawiera laktozę, czy nie zawiera laktozy, czy to jest mleko niestrawione, nieugotowane, czy jogurt. Cała grupa produktów mlecznych, zauważam, że wywołuje w 98% te same reakcje, więc albo daje wzrosty cukru rano, albo daje świąt skóry u osoby z zawodowym zapaleniem skóry, albo daje chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, dokładnie, alergologia Romańskiego dla internistów. Generalnie traktuje poważnie temat, że produkty mleczne są przyczyną choroby żołądka i dwunastnicy. Opisany jest w książce dla lekarzy, alergologia dla internistów, natomiast wielu pacjentów leczy sobie swoją chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy w ten sposób, że pije sobie kawę z mlekiem lub herbatę z mlekiem, po czym doznaje ulgi. I to, co powoduje ulgę w ciągu godziny, a jest nałogiem, no niestety, trzeba wyłuszczyć i pożegnać się z nałogami, bo to nałogi powodują naszą drogę do ziemi. A jeszcze tak, różnica przyspieszoną między mlekiem a mlekiem UHT. Ja je wszystkie traktuję jako produkty mleczne i one są albo szkodliwe, albo nieszkodliwe. Jest to bardzo korzystne celem ustosunkowania się do wyleczenia wszystkich, czy prawie wszystkich chorób, przy czym czy korzystne jest od odłożenia. Traktowanie grupy mlecznej jako całej grupy i sprawdzanie jej. I jeden sprawdza na jogurcie, drugi sprawdza na mleku UHT, a trzeci na mleku żywym prosto od krowy, przy czym zostawmy ludziom to, co lubią. Natomiast alergolodzy mówią tak, jeżeli ktoś ma alergię na mleko, to polecają mleko prosto od krowy. Mleko prosto od krowy jest tłustsze. Tłuszcz nigdy nie jest alergenem. Alergenem są frakcje, które są w tłuszczu. Frakcje produktu, z których jest wyciskany, dlatego ta reakcja. To nie tłuszcz, tylko te frakcje. W związku z tym tłuszcz jak najbardziej, no ale umiar świadczy o Twojej klasie. Czytałem kiedyś, że katar na przykład bierze się stąd, że flegma ogólnie, stąd, że człowiek pije mleko i ta kazeina musi którędyś... Potwierdzam. Katary i dzieci zakatarzone są to dzieci notorycznie karmione dwoma grupami. Całą grupą produktów mlecznych i one te produkty mleczne dostają codziennie. Jogurciki, sereczki, wszystko z produktów mlecznych dostają codziennie. Kakałko, płatki z mlekiem i dzieci przewlekle zakatarzone i z przewlekle rozrośniętym trzecim migdałem nadużywają również grupy zbóż. Oprócz codziennego pojadania produktów mlecznych, co dziedziczą zwykle po matce, bo matka dolewa mleka do kawy i się zastanawia, czemu dziecko ma kata. To się nazywają choroby genetyczne, czyli matka je, dziecko je to samo i to jest genetyka cała, nie? No jest to dziedziczenie mitochondrialne, więc dziedziczenie mitochondrialne jest po matce. Medycyna chińska nazywa to, gdzie chcesz wyleczyć dziecko, wylecz matkę, tak. A dziedziczy się nie choroby, lecz kuchnię, więc to jest rozmowa z różnych poziomów, czy medycyna akademicka, czy medycyny chińskiej, czy też ludowej. Czyli katary. Katary to nie jest tylko nadużywanie mlecznych, ale także nadużywanie zbóż. I te dzieci są karmione zbożami po prostu w ilości przekraczającej moją wydolność obserwowania ich jadłospisów. W związku z tym na śniadanie jedzą chleb lub bułki, potem płatki z mlekiem, potem kakałko, potem zupa mleczna, zupa jarzynowa ze śmietaną lub z jogurtem, potem naleśniki z serem, szklanka mleka w szkole, potem na wieczór znowu rosół z makaronem albo na przykład naleśniki, gdzie robimy naleśniki z mąki, mleka i jajka i po prostu takie dziecko ma przewlekle katar. Co wtedy robimy? Każdy przewlekły katar da się wyleczyć dietą. Każdy przewlekły rozrost trzeciego migdałka da się zmniejszyć dietą. Katary ustępują stosunkowo szybko. Czyli nie 7 dni? W ciągu 3 dni, jeżeli nie trwają jakieś 5 lat, ustępują stosunkowo szybko w ciągu 3 dób, natomiast przerost trzeciego migdałka jest konsekwencją już trwającego od wielu lat trwającej stymulacji układu immunologicznego tymi dwoma grupami, które po prostu są nadużywane w społeczeństwie. I tak, jeżeli dziecku zabierzemy całą grupę zbóż, wszystkich zbóż, zarówno glutenowych jak i bezglutenowych, i zabierzemy grupę produktów mlecznych na 3 dni, zastosujemy dietę dziecka do roku, opartą na ziemniakach. Ziemniak jest produktem jadalnym, bezpiecznym. Po przeszczepach narządowych pierwsze, o co się proszą osoby, to wywar z ziemniaka, wywar z zupki jarzynowej, więc temu dziecku zastosujemy dietę dziecka do roku opartą na ziemniakach, może być niektórzy na wieprzowinę, jedno dziecko zje parówkę wieprzową, drugie parówkę cielęcą, trzecie nogę z kurczaka, czwarte zje chętnie jajko, piąte słonecznik, więc... Czy parówka jest jadalna w ogóle? Załóżmy, że tak. Załóżmy, że tak. Dobra. Lepsze jest czysto mięso wieprzowe. Zatem karczek, boczek lub schab usmażony lub z grilla może być ugotowany, natomiast wędzone produkty są absolutnie niejadalne. Czy wędzone w domu, czy wędzone w sklepie. Tworzą się pireny, benzopireny i tworzenie się tych pirenów już dyskwalifikuje produkty całkowicie. Produkty wędzone nasilają nowotworzenie, nasilają cukrzycę, po prostu są maksymalnie niekorzystnymi produktami dla każdego układu immunologicznego. W związku z tym dziecku dajemy produkty z ziemniaka. Ziemniak z masłem, ziemniak odsmażany, frytki, kisiel, ziemniak w zupie, placek ziemniaczany, jeżeli lubi, toleruje. Dajemy owoce, może kompot ze śliwek, kompot z gruszek, kompot z owoców jagodowych, może być tam trochę jabłka, czy rabarbar, czy z żurawiny. Każde dziecko ma swoje smaki. a jakieś warzywa. Niektóre dzieci nie lubią warzyw w ogóle, ale gdy się dopytują, to zjedzą chętnie ogórka kiszonego, albo zjedzą cukinię usmażoną na oleju, albo zjedzą chętnie kapustę kiszoną, małą ilość. Nie możemy wciskać dziecku to, na co nie ma ochoty. Natomiast dla tych, którzy idą zaparte i mówią, nie jedzą żadnych warzyw, dzieci mówią, a zupę pomidorową lubią? Tak. No to warzywo wpłynie na wywarze wegetariańskim czy mięsnym. Zatem dzieci jadają warzywa. To nie tak, że nie jadają, tylko trzeba im dać te, które lubią. W związku z tym mięsa dla dziecka, drób jakikolwiek, który lubi, jajka, ryby, jeżeli lubią, nie wolno dawać dziecku tego, na co nie ma ochoty. Ziemniaki w każdej postaci, warzywa te, które lubią, i tłuszcze typu oleje, smalec, tran, jeżeli wypije takie dziecko masło klarowane lub zwykłe. Dzieci często lubią jeszcze nasiona typu słonecznik, orzechy włoskie, orzechy pistacjowe, orzechy laskowe. Przy czym należy być ostrożnym i nie wmuszać dziecku produktów, które zaneguje. Niektóre dzieci zjedzą sezamki, też nasionka, niektóre chałwa, też nasionka zmiksowane z tłuszczem i z cukrem. Zatem przez 3 dni dieta ułożona dla dziecka do roku, może bez sezamków i chałwy, bo to dla szczególnych dzieci jest przeznaczone, może do tego wrócimy. Natomiast dieta dziecka do roku bez ryżu i kukurydzy, warzywa, owoce, ziemniaki, mięsa, kury, ryby, jaja i nasiona. I 3 dni stosujemy taką dietę. Dziecko jest przeszczęśliwe. Na śniadanie dostaje ziemniaki z masłem, albo odsmażane ziemniaki, albo zupkę jarzynową, albo kompot, albo jajeczko, albo tą nieszczęsną parówkę taką lub owaką. Na obiad dostaje frytki, albo schab z grilla, albo kurczaka z rożna, albo kluski ziemniaczane z dziurką polane, sosem bez mąki, bez śmietany. Na kolację owoc czy jakakolwiek dowolny układ produktów. I po 3 dniach, jak dziecko chce, dajemy produkt zbożowy. Zwykle dzieci z produktów zbożowych najlepiej tolerują kukurydzę. I kukurydzę mamy w różnych postaciach. Kukurydzę w kolbie, kukurydzę, flipsy kukurydziane, które można dać dziecku 6-miesięcznemu. Kukurydzę, kaszka kukurydziana, popcorn, spokojnie, dzieci, zdecydowana większość ludzi, dzieci lubi. Zatem możemy mieć wtedy 1 dzień wolności, popcorn 2 razy dziennie, popcorn na śniadanie, kukurydza w waflach na śniadanie z masłem, co tam dziecko lubi, może dżem na tym, na obiad, zwyczajowy obiad, który jadamy, kolacja może powtórzyć popcornem lub kukurydzą, lub owoc jeść, lub coś z kiszonki, jakby chciało, lub zupę, którą lubi. I potem znowu 3 dni dieta dobrych produktów, zatem produkty te z przeważającym prawdopodobieństwem bezpieczne. A człowiek potrafi wszystko zrobić i zachorować na wszystkich produktach. I potem znowu 1 dzień wolności. I ta metoda leczy katary u wszystkich dzieci. U jednych już po 3 dniach, u innych niestety z 21 dni trzeba poczekać. Widzi Pan te cykle Fibonacciego, które warto zauważać. Ja tu widzę, jeśli chodzi o dzieci, takie 2 aspekty. Jedno to jest to, że jeżeli dziecko się odżywia jakoś tam źle takimi produktami przetwarzanymi, to ono wpada w nauk. A drugie, ma własną intuicję. I teraz wyrwanie go z tego nałogu i pozwolenie mu... Trzeba się modlić do rodzica wtedy, żeby był na zdrowej diecie. Wtedy zdrowy rodzic będzie promował zdrowe dzieci. I dzieci z otwartymi skrzydłami, bo im bardziej rodzic jest zdrowy, tym bardziej wolne jest dziecko, ale wolne z zasadami rozumienia zasad odpowiedzialności. Bo jeszcze jest często tak, że babcia wie, że to jest zdrowe, więc ty masz to jeść. No, dowiedziała się w telewizji, nie wszystko, co mówią w telewizji, jest prawdą. I telewizja kłamie, jakby co? No, nasza nie. Nasza nie. Jeżeli w telewizji reklamują jogurt lub serek biały, to takie dziecko mówi, owszem, ładnie to wygląda, mam ochotę, ale nie teraz. Może jutro na śniadanie, może za tydzień na obiad, a może zjem dzisiaj na kolację, więc nie jest podatne na manipulacje. Dokładnie. Dziecko na właściwej diecie jest mniej podatne na manipulacje, podobnie osoba dorosła. Jest to osoba, którą trudno sterować i trudno ustawiać. Zwykle opowiem panu anegdotkę. Przechodzi do mnie firma farmaceutyczna do gabinetu. Często przychodzą? Nie. Już nie. Już nie. I przychodzi szef i przychodzi pracownik. I mówimy, oprócz leków wpada temat na jedzenie i pracownik wyciąga kanapkę, a szef mówi, a ty to nic nie jesz? No ja zjadłem kiełbasę po drodze, w sklepie kupiłem i tak na szybko. Po prostu szef się odżywia inaczej, pracownik się odżywia inaczej. Szef zjadł tą kiełbasę bez pieczywa, gdzie zawsze promuje i medycyna klasyczna, jak ma odrobinkę troszkę jeszcze wiedzy na temat diety, promuje dietę rozdzielną. Więc szef zjadł samą kiełbasę, pracownik sam chleb. Dieta chlebojadów to jest dieta poddanego. Dieta mięsna to jest dieta królów, więc wiadomo, że ten rządzi tym. No cóż mówić o rzeczach oczywistych, trzeba się tylko przyglądać. Wsadzi się tą kiełbasę w kanapkę? To już nie jest dieta rozdzielna. Dieta łącząca jest dla ludzi, którzy są zdrowi. Osoba, która jest zdrowa, jest w stanie sobie poradzić z połączeniami. Niech pan zauważy, że małe dziecko zje ziemniak, ale już kurczaka położonego na talerzu nie. Zje szynkę, ale chlebka nie zje. Zje jajko, pieczywo nie. 5 godzin później, owszem. Więc dziecko naturalnie wchodzi w dietę rozdzielną, żeby się nauczyć poszczególnych produktów, potem może połączyć. Po połączeniu zje tego połączenia tyle, ile uzna, że organizm mu strawi i zastosuje interwał typu POS na herbacie lub na wodzie, którego wyleczy, jeżeli przedawkuje dawkę połączenia. No. Dawkę posiłku. Znana jest taka dieta diamondów, czyli rozdzielanie białek od węglowodanów. To jest nazywane też dieta rozdzielna. Bardzo korzystne, bardzo korzystnie uczy układ odpornościowy uczenia się na nowo. Życia bez nałogów. Czyli to wyczyszcza z nałogów? Tak. Łączenie białka z tłuszczem. I węglowodana z tłuszczem jest zasadą diety rozdzielnej. Natomiast łączenie białka z węglowodanem jest niekorzystne. Niekorzystne. Powoduje gnicie? Dokładnie. Zamiast trawienia. Najlepsza jest monodieta, więc albo białko, albo węglowodan. Bezpieczne jest dodanie tłuszczu do białka lub węglowodanu. Natomiast też trzeba uważać, którego tłuszczu. Przetestować sobie. Dokładnie. Dobra, no to tutaj w tym obszarze, skoro jesteśmy, co z zatokami? Jesteś laryngologiem. Dokładnie. Każde przewlekłe zatoki da się wyleczyć dietą. Czy one są polipowate, czy one są ropne, czy to jest przewlekła potrzeba oczyszczenia nosa rano. Potrzeba oczyszczenia nosa rano jest zawsze uwikłaniem w nadmiar zbóż, i bardzo często produktów mlecznych. I osoby, które mają potrzebę oczyszczenia nosa rano lub potrzebę oczyszczenia chatwu gardła rano, są to zbożojady, więc zboża do rotacji. Raz na tydzień, raz na 3 dni, owszem. Zatem zatoki wszystkie objawiające się potrzebą oczyszczenia nosa rano, bo taka jest najbardziej popularna wersja wadliwie funkcjonującej śluzówki zatok, leczymy dietą wrzucając zboża wszystkie do rotacji, czyli co 3 do 7 dni lub rzadziej. Zatem 3 dni musi być bez zbóż. Bez zbóż glutenowych, żyto, pszenica, jęczmień, owiec, orkisz i zbóż bezglutenowych, ryż, kukurydza, proso, jagły, bambus. Bambus nie w naszych warunkach klimatycznych, ale poruszajmy się po rodzinach, żeby Chińczycy też wiedzieli, jak wyleczyć katar. rozmawialiśmy przedtem i też mówiłaś o stawach. Reumatoidalne zapalenie stawu. Dokładnie. Dawno temu, jestem lekarzem 25 lat, specjalistą laryngologiem z drugim stopniem specjalizacji, 13 lat pracy na klinice laryngologii. Dawno temu, już 20 lat temu, zauważyłam, że matka, która przyprowadza dziecko z katarem przewlekłym, przewlekłymi zatokami, ma zespoły bólowe. Każda matka, która przyprowadza dziecko z katarami w jakimś takim wieku, ma zespoły bólowe. Albo bóle barków, albo bóle kolan, albo bóle krzyży. I teraz tak, skoro to było w 100%, to się zastanawiałam... 100-procentowe trafienie, takie naczynia połączone. Było to może za często i zaczęłam się zastanawiać, czy aby te zespoły bólowe nie są schowanym katarem. I okazuje się, że są. Katary są alergią na zboża, głównie glutenowe, ale dla potrzeb wyleczenia lepiej uznać, że na wszystkie zboża. I okazuje się, że te zespoły bólowe matki, czy kolana, czy krzyże lub ojca lub kogokolwiek innego są również alergią na zboża. W klasie IgG, bo to można sprawdzić wyłącznie testami niestety płatnymi dla każdego, jakoś tak jest, że te testy, które poleca nam medycyna akademicka, nie wykazują tej alergii w klasie IgG na zboża. Może są źle wystandaryzowane. Może medycyna akademicka czeka na inną standaryzację, może opis tych testów, które są dla wszystkich płatne. No, na wszystko potrzeba czasu, więc musi to być czas, w którym ja lub ktoś zajmujący się testami innymi będzie miał czas i pieniążki, żeby opisać wszystkich pacjentów. Natomiast przepchnie temat. Trzeba to opisać w literaturze medycznej, niemniej jednak na to potrzeba czasu i pieniędzy, bo w medycynie tak naprawdę trzeba zarobić na czynsze, gazy, utrzymanie, jedzenie i tak zwane proza życia. I od tego jest utrzymanie pacjentów w chorobie. A dopiero potem można poświęcić wolny czas na publikowanie i opisywanie tego, co się wie. Zatem wszystkie zespoły bólowe, dokładnie wszystkie zespoły bólowe, no może prawie wszystkie, żeby nie było problemu, czy 99,5, czy 99,2, czy 99,99, więc zespoły bólowe zależą od zbóż. Czy to w chorobie nowotworowej, dokładnie, można uzyskać przebieg bezbólowy choroby nowotworowej z przeważającym prawdopodobieństwem, no może 70-80%, jeżeli zboża wrzucimy do rotacji. Więc jeżeli w osobie z chorobą nowotworową zboża wrzucimy do rotacji, po zbożach będzie miał zespoły bólowe. Natomiast jak będzie na diecie dobrych produktów, więc tej opisywanej dla dziecka do roku, bez ryżu i kukurydzy, zatem jak już powiedziałam, ziemniaki, warzywa, tłuszcze, konkrety te białkowe, o których pisałam, lub ten kompot jeszcze, zatem jeżeli osoba nowotworowa jest na tej diecie podstawy, którą spokojnie można dać po chemioterapii, po radioterapii dziecku 4-miesięcznemu, więc dlaczego zakazywać tego osobie z chorobą nowotworową? Jeżeli osoba nowotworowa z chorobą nowotworową rozsianą lub zaczynającą się jest na diecie podstawy i zboża jada raz na tydzień, zespoły bólowe ma po zbożach. Natomiast jest jeszcze drugi kruczek, bo w chorobie nowotworowej nie tylko zboża wywołują zespoły bólowe, ale białka. I trzeba sprawdzić, które. Jak sprawdzać? Metodą jednego rodzaju białka na dobę, ale osoba nowotworowa jest już tak umęczoną osobą, że zalecenie jednego rodzaju białka na dobę jest może zbyt dużym obostrzeniem. Są to osoby, którym trzeba dać ciepło, miłość i i żeby akcentowały zupy jarzynowe, ziemniaki z masłem, jeden rodzaj białka na dobę, jak najbardziej diagnostycznie, żeby zorientować się, po czym są zespoły bólowe. Natomiast zespoły bólowe bardziej wywołują białka zwierzęce niż białka roślinne. Zatem zastosowanie w danym dniu wieprzowiny i słonecznika to jest zastosowanie dwóch rodzajów białek na dobę, wieprzowiny i słonecznika, aczkolwiek ten słonecznik jest mniej generujący zespoły bólowe niż ta wieprzowina. I teraz z tej wieprzowiny szukamy czegoś, co zawiera mniej białka, zatem galareta wieprzowa, zatem może boczek, zatem może jakaś mała ilość tej wieprzowiny, czy plastrelki, szynki. Natomiast nie wciskajmy słonecznika, jeżeli osoba nie lubi. Może być to len jako inne białko, może być to orzechy włoskie jako inne białko, albo może być to tahina, bo okazuje się, że u osób bardzo ciężko chorym miazga sezamowa, czyli tahina, lub wersja mniej korzystna, chałwa lub sezamki, bez miodu proszę, są opcją bardzo korzystną w bólach stawowych, w chorobach nowotworowych. Jest na równi korzystną jak len. Przy czym demonizowanie lnu nie pozwala się przebić tahinie, gdzie nie jestem producentem tahiny, natomiast miazga sezamowa jest czymś, co jest bardzo, bardzo korzystne, mieszana z olejem, można wrzucić tam odrobinkę cukru i zrobić sobie własną, w cudzysłowie, chałwę lub chałwę kroić w plastry i w cienkie i maczać w oleju, który nam smakuje i może być to jakiś ekwiwalent tahiny. Zatem tyle by było na tematy zbóż, które generują i zespoły bólowe, stawowe, mięśniowe, i zespoły bólowe w chorobach nowotworowych jako główny czynnik, no i wiele różnych zła na świecie, więc nadciśnienie samoistne nie jest samoistne, jest chorobą od nadmiaru zbóż. Wystarczy, że zboża się ma pod kontrolą i nadciśnienia się nie ma. Co to znaczy pod kontrolą? Albo się rotuje, albo się jada raz dziennie, albo mało, albo jada się różne zboża. Albo czasami zapomina się o zjedzeniu, więc wypicie herbaty, kawy, ziół po drodze i zajęcie się czymś. Terapia zajęciowa, pasja jest czymś, co leczy. Czyli tak naprawdę to te zboża są przyczyną wszystkiego. Bo, tak bo są nałogiem. Słucham, to jest nauk i co byśmy nie wzięli na tapetę, to wszędzie zboża. A jest to równie poważny nauk jak alkoholizm i jak papierosy, tylko nie brany pod uwagę. A zboża są przyczyną starzenia się, zatem nie tylko zboża są przyczyną reumatoidalnego zapalenia stawów, przechodzącego zapalenia jelit, czy niedoczynności tarczycy Hashimoto, czy cukrzycy typu 2, czy cukrzycy typu 1, której przyczyną zawsze są, głównie glutenowe, ale zboża są przyczyną i nadciśnienia, i wszelkiego zła na świecie, dlatego, że są jadane codziennie, dlatego, że pomijany jest aspekt, który powinien być zachowany u dzieci. W poniedziałek na śniadanie dostanie bułkę do szkoły dziecko, we wtorek popcorn, w środę kukurydziane skrętki lub flipsy, w czwartek wafle ryżowe, a w piątek chleb. Zatem różnorodność i już uczymy dzieci jedzenia codziennie takiego samego śniadania. Potem mamy dorosłych, którzy robią codziennie to samo, a potem mamy dorosłych, którzy się oczyszczają z tego, co robią codziennie to samo i chwała Bogu, że się oczyszczają, bo oczyszczanie się mówi o rachunku sumienia, żalu za grzechy, mocnym postanowieniu poprawy i wdrożeniu innego postępowania niż dotychczas. A nowotwory? Co z nowotworów? No, jak leczyć raka? Momencik. Przyczyną nowotworów medycyna na świecie wie, że w zakresie jedzenia, mówimy na razie o jedzeniu, jest gluten. Więc wszystkie produkty z żyta, chleb, żur, kawa zbożowa, wszystkie produkty z pszenicy, mąka, bułka, makaron, ciasta, ciasteczka, dokładnie, ciasta, to są ciastojady. To są przyczyny, czyli to wykluczamy. Momencik, albo rotujemy jęczmień, krupnik, krupniok, krupnioki, piwo. Owies, owsianka, otręby owsiane, bo to białko wywołuje problem też. Orkisz, to jest gluten i to jest uznawane na świecie. Dlaczego uznaje się, że to jest przyczyną chorób nowotworowych? Otóż choroby nowotworowe traktuje się jak cukrzycę typu 2. Te produkty zawsze wywołują cukrzycę typu 2. Nowotwory zawsze są skorelowane z cukrzycą typu 2, zatem rotując zboża glutenowe daje się ulgę w cukrzycy 1 i daje się ulgę w nowotworach. Ale jak mówiłam, trawy to jest jedna wielka grupa, w której nie tylko są zboża glutenowe, ale również ryż i kukurydza. Zatem bezpieczniej jest wszystkie trawy rotować. Więc jadać rzadziej, aczkolwiek są dieta państwa, na przykład pić, która proponuje zboża bezglutenowe plus warzywa, plus nasiona. I to jest dieta uznawana przez nie jako zdrowa w chorobie nowotworowej, aczkolwiek podpierana jest kurkumą spożywaną w ciepłej wodzie, więc ten barwnik żółty w pewien sposób leczy pewne aspekty niedomagań w człowieku. I ta dieta ma jedną wadę, łatwo na niej przedawkowywać węglowodany, która również ta opcja jest przyczyną choroby nowotworowej. Przedawkowanie węglowodanów jest również przyczyną choroby nowotworowej, dlatego posty, oczyszczania się, jedz mniej, jedz warzywa, jest trzymaniem węglowodanów w ryzach. Wypij rosół, zupę jarzynową, wypij kompot nieosłodzony, jest herbatę, kawę zamiast chleba, jest trzymaniem węglowodanów w ryzach. Zatem dobrze zrobiła dieta Kwaśniewskiego, bo nauczyła dużą populację ludzi liczyć węglowodany. Bardzo jest korzystnie zliczać dobowe węglowodany i nie przekraczać ich dobowej dawki 50 gramów, czy jak jadamy mniej tłusto 70-100 gramów. Zależy, ile tłuszczu jadamy na dobę. Zatem komórki nowotworowe nie rosną na tłuszczach. Komórki nowotworowe rosną na glukozie i fruktozie. Jest to jedyny materiał energetyczny komórki nowotworowej. I zatem dla cukrzyc 2 i nowotworów odpadają wszystkie owoce. Bo glukoza i fruktoza jest materiałem energetycznym dla komórki nowotworowej. Skąd my to o tym wiemy? Od bardzo, bardzo dawna, od 1942 roku, oto Warburg to pisał, za to dostał nagrodę Nobla. Teraz mamy badanie za 3800, nazywa się PET scan. Pijemy znakowaną glukozę technetem i ta znakowana technetem glukoza pojawia się nam w ogniskach przyrzutowych i w ogniskach zapalnych. Zatem ognisko zapalne promuje powstawanie przerzutu. Zatem to, co jest glukozą, fruktozą, jest zaczynem powstawania ogniska zapalnego, w którym powstaje przerzut. No, taka jest prawda. Zatem dieta Kwaśniewskiego, rozumiem, że to przez jakiś czas, nie na stałe, bo to też jest przesada. Momencik, oczywiście. Na razie mówimy, że owoce w cukrzycach typu 2 i nowotworach są niekorzystne, z wyjątkiem cytryny i grejpfrutów, które też trzeba by nie stosować codziennie. Z owoców korzystnym może dla tych dwóch jednostek chorobowych jest kompot, ale też nie z jabłek, bo jabłka dają krzyżowe reakcje ze zbożami, o czym wie alergologia i ten, kto poleca komukolwiek jabłka, kto jest uczulony na zboża lub ma nietolerancję zbóż, jest niepoważna, chociaż jest drugi aspekt, jeżeli ktoś lubi jabłka, to te jabłka leczą go ze zbóż, to tak działają reakcje krzyżowe. Wracamy do diety Kwaśniewskiego. Dieta Kwaśniewskiego dała dużą korzyść. Po pierwsze, pozwoliła człowiekowi zjeść golonko, pozwoliła człowiekowi zjeść boczek, pozwoliła człowiekowi zjeść jajka, na które mamy ochotę czasem, pozwoliła zjeść skórę z goronka. usprawiedliwiła te dzieci, które zjedzą skórę z kurczaka i chętnie zjedzą skórę z jednej nogi, z drugiej, z nogi, z trzeciej, a noga jest do zjedzenia dla mamy. Zatem zrobiła w moim rozumieniu wiele dobrego, zezwalając na tłuszcze. Ja dodaję jeszcze, że tłuszcze są prawie bezalergenowe, zatem nie niszczą tak bardzo człowieka, są czystą energią, aczkolwiek umiar świadczy o naszej klasie i wiadomo, sprawdzać i jadajmy te, na które mamy ochotę. Ci, którzy jadają smalec codziennie latami, są albo bardzo chorzy, albo niepoważni. No, gdzie skwarki są doskonałym lekiem w astmie, więc należy być ostrożnym w ferowaniu wyroków i mówieniu prawd objawionych lub też ostatecznych. Więc dieta Kwaśniewskiego zrobiła dobrze, bo oduczyła dużą populację społeczeństwa jeść zboża. A ja jak byłam na diecie Kwaśniewskiego, czasami jestem. Szczególnie gdy jestem na poście, bo post jest dietą opartą wyłącznie na tłuszczach. To do tego wrócimy. A jak byłam na diecie Kwaśniewskiego, to było w 1995 roku, zażyczyłam sobie 450 g boczków w plastrach pokrojone i zjadłam tak siedząc sobie w aucie, tak żeby nikt nie widział, plaster za plastrem, 450 gramów boczku mnie uszczęśliwiło, że był wędzony, to nie wiedziałam, że wędzonki szkodzą i że się wtedy kryłam, to tak było, teraz już tego boczku nie jadam, tak kryjąc się przed innymi, aczkolwiek nie jadam go za często i 450 gramów nie jestem w stanie zjeść, 100 gramów boczku smażonego mnie syci na 8 godzin i tak wygląda właściwa dieta, że się je coraz mniej i to, co się zje, wystarcza na dłużej. Czyli idziemy w kierunek jeść połowę, jeść mniej, jeść rzadziej, jeść w ogóle. Żartuję sobie, żartuję. Wracamy do postu. Post jest dietą opartą na tłuszczach. Dlaczego? Otóż pierwsze momenty postu, pierwsze 16 godzin postu jest zjadanie tłuszczu krążącego. To są trójglicerydy, trójacyloglicerole, jak to powinnam powiedzieć, trójglicerydy, te, które możemy sobie w laboratorium sprawdzić, ile mamy. Zatem są one zjadane. Potem, po tych 16-17 godzinach, człowiek zaczyna utylizować stare, zniszczone komórki. Pomagając, układ odpornościowy je kroi, zjada, potem pęka, potem mamy fragmenty do zjedzenia, bo to są wszystko fragmenty do zjedzenia. I otóż komórka składa się z błony białkowo-lipidowej, z akcentem na lipidowej. W komórce jest jądro otoczone błoną białkowo-lipidową. Oczywiście tych lipidów tam jest więcej niż białka. Są tam organela, lizosomy, aparaty Golgiego, mitochondria, których jest mnóstwo, rybosomy. To wszystko jest otoczone albo błoną białkowo-lipidową, albo rybosomy przyczepione do tej błony białkowo z akcentem na lipidowej, bo lipidów tam więcej. Zatem w momencie, kiedy zjadamy stare, zniszczone komórki, jesteśmy na diecie tłustej. No jak jesteśmy już za długo na diecie tłustej, nie dostarczamy węglowodanów, pojawia się zapach acetonów z ust i pozostaje pytanie, czy aceton wydalany w zapachu z ust, czy aceton wydalany z moczem to jest fizjologia czy patologia? Otóż i fizjologia, i patologia. Jeżeli aceton w moczu jest codziennie, to jest objawem ewidentnej patologii, to rozwinę. Aceton z ust jest objawem również ewidentnej patologii, to rozwinę. Natomiast jeżeli pojawia się on sporadycznie, no to cóż, nie każdy z nas jest bez grzechu, nie rzuci kamieniem ten, kto jest bez grzechu. I pojawienie się acetonu sporadycznie uznaje za usprawiedliwione. Aczkolwiek na 1+, może warto w chorobie nowotworowej podtrzymać taką osobę, która tego acetonu w moczu ma na +- na dłużej. Dlaczego aceton na stałe jest niekorzystny? Otóż zauważyłam, że jeżeli leczę cukrzyka typu 2, ale to dotyczy wszystkich ludzi, pojawia mu się aceton w moczu, to żeby go zlikwidować, zwiększamy ilość cukru w diecie, żeby zlikwidować aceton w moczu. Może inaczej. Cukrzyk na diecie, na przykład mojej, może miewać kurcze nóg. I te kurcze nóg są objawem zbyt dużej dawki białka w diecie. To jest zwykle skorelowane z pojawianiem się acetonów w moczu. Trzymanie codziennie kurczów nóg jest niepoważne, nocnych kurczów nóg, i trzymanie codziennie zatem acetonów w moczu jest niepoważne. Jak możemy tego cukrzyka typu 2 wyleczyć? Z tego acetonu i z tych kurczów. Albo zwiększyć mu dobową dawkę węglowodanów, co powoduje od razu mu wzrost cukru i likwidację kurczów, albo zmienić białko na inne. Zatem aceton i kurcze nóg są nie tyle zbyt ubogo węglowodanowej diety pochodną, ale aceton i kurcze nóg, wydalany aceton w moczu i w oddechu, jest także pochodną niewłaściwie dobranej dawki białka. I w momencie, kiedy my niewłaściwie dobieramy węglowodany, się siwiejemy, starzejemy, ale również starzejemy się od niewłaściwie dobranej dawki białka. To znaczy, ale dieta Kwaśniewskiego są same białka. No właśnie, i tutaj jest ten błąd, o którym doktor Kwaśniewski nie wiedział, bo wiadomo, że im dalej w las, tym więcej drzew. Dieta Kwaśniewskiego składa się z tak zwanego, ja to nazywam, mieszania białek. Na śniadanie żółtka, jeden rodzaj białka. Na obiad boczek, drugi rodzaj białka. Na kolację orzechy, trzeci rodzaj białka. Tak złożony dzień Kwaśniewskiego. Albo na śniadanie śmietana, jeden rodzaj białka. Śmietany traktują jako białko. Na obiad frytki, a na kolację żółtka. Frytki? Na przykład. To są białe? Nie, to jest jako tworzenie diety Kwaśniewskiego. Białkiem jest śmietana i białkiem są żółtka. I to są już dwa białka. Frytki nie traktuję jako białko, aczkolwiek dla potrzeb większej wiedzy nie traktuję frytek jako węglowodan zawierający kłopotliwe białko. O tym możemy rozwinąć. Zatem dieta Kwaśniewskiego łączy albo 3 rodzaje białka w pierwszej wersji, albo 2 rodzaje białka w drugiej wersji. I jest to niekorzystne, aczkolwiek korzystne, bo oducza ludzi jeść pieczywo, ale jest niekorzystne, bo powoduje narastanie starzenia się, więc narastanie homocysteiny we krwi. I teraz tak, my w medycynie mamy drugi miernik starzenia się. Jednym z tych mierników jest wysoki LDL, czyli wysoki zły cholesterol, drugi tam wysokie trójglicerydy, kolejny to jest tarczyca, niedoczynność, a kolejny to jest homocysteina we krwi, która powinna być od 5 do niby 12. I teraz tak, osoby młodsze mają od 5 do 7,5. Cieszymy się, jak jest do 9, natomiast nie cieszymy, jak homocysteina jest coraz większa. I homocysteina jest metabolitem białek zwierzęcych. Zatem im więcej białek zwierzęcych spożywamy, tym ona jest wyższa. Zatem zastosowanie jednego rodzaju białka na dobę kontroluje w pewien sposób homocysteinę we krwi i ją obniża z abstrakcyjnych ilości 15, 14 do 9, 8. Natomiast dietę Kwaśniewskiego trzeba by zastosować w wersji z jednym rodzajem białka na dobę. Dieta Kwaśniewskiego z jednym rodzajem białka na dobę byłaby uzasadniona celem poszukiwania, które białko jest przyjazne, a które jest nieprzyjazne. Natomiast w diecie dobrych produktów jeden rodzaj białka na dobę czasem implikuje chęć przedawkowania węglowodanów, dlatego warto je się uczyć jeść mniej albo jadać warzywa, które nie zawierają ich dużo, albo dla niektórych jest nawet za dużą opcją jadanie 1 raz dziennie białko, czy w poniedziałek wieprzowina, we wtorek ryby, w środę jajka. Dla niektórych jest zbyt bogatą dietą białka zwierzęce, co rozumiem. Też tak może być. Zatem w każdej diecie szukamy swojego własnego kierunku. Dobrze, przejdźmy teraz do tematu chorób autoimmunologicznych. Czy AIDS da się wyleczyć? Znamy przykłady, widziałem dużo przykładów. Pozostawmy na razie autoimmunologiczne z boku i porozmawiajmy o AIDS. AIDS jest chorobą wirusową. Cóż ja wiem jako laryngolog o chorobach wirusowych? Otóż zauważam, że opryszczka zależy od układu immunologicznego. Na diecie Kwaśniewskiego widziałam opryszczki, które trwają pół dnia. Na dietach niskowęglowodanowych widziałam opryszczki, które trwają 2 dni. Zatem choroba wirusowa może trwać dłużej, być cięższa, albo może trwać krócej i być lżejsza. I zależy to na pewno od diety. Zatem zauważyłam, że opryszczki nie ma na diecie dobrych produktów i wycofuje się jako choroba wirusowa, pozostając pod kontrolą. Oczywiście wirusy pozostają w formie latentnej, czyli utajonej, i nie uaktywniają się. Przyczyną opryszki z punktu widzenia laryngologa zajmującego się immunologią są zboża i produkty mleczne. Warto liczyć dobowe węglowodany, bo im więcej się je, im bardziej bogato węglowodanowa dieta, tym większy rozwój chorób wirusowych. Choroby wirusowe są kontrolowane dietą niżej węglowodanową, więc post, rosoły, zupa jarzynowa, ogórek zamiast pół kilo chleba czy innych tam wynalazków. Nie tylko choroby wirusowe typu opryszczka są kontrolowane dietą w sposób bardzo dobry. Niska dawka węglowodanów w diecie Kwaśniewskiego implikuje, że oni rzadziej chorują na opryszczkę i implikują je, że ich opryszczka trwa krócej i jest przez to pod lepszą kontrolą. Druga część chorób wirusowych to są choroby wirusowe kobiece, gdzie zakażenie wirusem dróg rodnych promuje rozrost chorób nowotworowych 20 i 40 lat później. Zauważyłam, stosując dietę dobrych produktów i różne jej wcześniejsze modyfikacje od 25 lat i różne inne diety od 25 lat, że dieta kontroluje objawy choroby wirusowej narządów rodnych. Zatem, jeżeli kobieta zakażona wirusem predysponującym do raka nie ma objawów tego wirusa, więc upławy codziennie, świądy codziennie, noszenie podpasek codziennie w młodym wieku, opryszczka narządów rodnych codziennie lub pochodne tychże zakażeń wirusowych jako brodawczaki. Zatem jeżeli dietą kontrolujemy wirusa, nie ma objawów, nie ma upławów. Skoro na diecie dobrych produktów te upławy znikają różnie długo, u jednego po 3 dniach, u innego po 21 dniach, zależy od tego, czy te upławy ma tylko raz w miesiącu, czy ma je od 12-20 lat. Zatem dieta musi kontrolować objawy choroby wirusowej i jeżeli upławy znikają na diecie, znaczy się wirus nie znika, ale następuje kontrola jego namnażania się i kontrola jego zdolności niszczenia tkanek, w których się namnaża. Jest to logiczne. Kolejna choroba wirusowa to jest autoimmunologiczne, to znaczy zapalenie wątroby typu B lub C. Akurat tak się zdarzyło, że pierwsza moja pacjentka na diecie optymalnej przyszła do mnie z wynikiem, że jest ujemna w zakresie WZWB. Była dodatnia i jest ujemna, więc dieta może pacjenta dodatniego zrobić serokonwersję do ujemnych wyników w zakresie WZWB i jest to możliwe w zakresie WZWC na zasadzie logiki. i dieta kontroluje namnażanie się przez to wirusa w wątrobie. Tutaj dieta Kwaśniewskiego zrobiła osobę ujemną w zakresie WZWB. I teraz tak, przejdźmy. Od razu mówię, że dieta niskowęglowodanowa skontrolowała ten przebieg procesu immunologicznego wątroby. I podobnie z AIDS. AIDS jest chorobą wirusową. Kontrolę chorób wirusowych prowadzimy dietą, oprócz zwyczajowych leków, które w tej chorobie są, uzasadnienie stosowanie jest logiczne. Natomiast kontrola chorób wirusowych powinna zachodzić też dietą. Zmniejszajmy dobową dawkę węglowodanów. Promuje węglowodany z listy dobrych produktów. Są to ziemniaki, warzywa, kompot, czekolada. Gorzka najlepiej. Czekolada z tej margaryny takiej sztucznej? Przejdźmy dalej. Zatem niskowęglowodanowa dieta kontroluje rozrost chorób wirusowych i AIDS. Wirusowych pokazuje opryszczki, zakażenia wirusowego drugorodnych promującego chorobę nowotworową tych okolic i wirusa wątroby. I to jest raz. Kontrolujmy ilość węglowodanów, ale dwa. Musimy produkty mleczne rotować i musimy produkty zbożowe rotować lub coś z nimi zrobić. Albo zbożowe jadać różnorodnie, gdzie nie jestem zwolennikiem diet delikatnych typu w poniedziałek bułki, we wtorek popcorn, w środę ryż, a w czwartek chleb, czyli codziennie inne zboże, aczkolwiek to też rozumiem. Dzieci stosują dietę delikatną, zjedzenie flipsów na śniadanie jest ok. Natomiast wróćmy do AIDS. Zatem jest to choroba poważna, więc zastosowałabym zboża do rotacji i zastosowałabym produkty mleczne do rotacji, czyli rotacja zbóż co 3 do 7 dni. Proponowałabym jeść raczej te zboża, które są przyjaźniejsze dla przewodu pokarmowego, więc albo ryż, albo kukurydza, albo proso, gdzie generalnie najczęściej i najchętniej wybierana jest w tym wypadku kukurydza, aczkolwiek słuchajmy siebie i podpowiedzi własnego organizmu. Produkty mleczne jadałabym co 3 do 7 dni i wolałabym tu wybrać śmietanę lub jogurt grecki 10%. Czyli tłustsze produkty, które kontrolują ilość spożywanych węglowodanów, bo tłuszcze powodują, że jadamy tych węglowodanów mniej. Zatem tak bym się ustosunkowała do AIDS i chorób wirusowych. I chętnie podejmę się wyleczenia. Kontroli, prowadzenia pacjenta z AIDS, który by przychodził do mnie z jadłospisem i który by współpracował i u którego sprawdzalibyśmy na komórkach CD4 i CD8 słuszność diety i słuszność postępowania dietetycznego, w tym sensie, że nie moją słuszność, ale żeby człowieka uczyć, co powinien jeść, żeby chorobę wycofać. Rozmawialiśmy o nowotworach w aspekcie odżywiania, natomiast co ze stresem? Stres jest przyczyną wszystkich chorób. Nasze nieradzenie sobie z problemami powoduje, że topniejemy, stajemy się mali. Potem mówimy, że nie dajemy rady, a w momencie, kiedy mówimy nie dajemy rady, jak to powtórzymy 100 razy dziennie, to myślisz, mówisz, masz, więc słowo stało się ciałem i mamy osobę, która jest przybita, o małej mocy. Tak, o małej mocy, czyli tak naprawdę to rak jest jakby osobą, połączeniem złego odżywiania, stresu. Tak, jest i osobę, która uważa w jakimś tam aspekcie, że ma małą moc. To też jest kwestia przekonań. Bardzo jest korzystne nam lekarzom wzmacniać pacjenta poczucie własnej wartości, akceptować jego wybory w zakresie dobrych produktów, czy wzmacniać to, co oni robią i w malutki sposób zanegować to, co jest niekorzystne, nie przykładając do tego aż tak dużej wagi, jak wzmacnianie człowieka. I jeszcze może taki temat jak odchudzanie. Pięknie. Odchudzanie. Pięknie. Klasyka. Coś, co mnie w życiu nigdy nie dotyczyło osobiście. Mnie też. Natomiast już powtórzę. Przyczyną nadwagi są zboża. Jest to chleb, bułka, mąka, makaron, jęczmienie, owsa, więc zboża glutenowe, o czym medycyna wie, dlatego dieta bez chleba ogólnie króluje. Osoby mniej otyłe stosują diety na zbożach bezglutenowych, ryż, kukurydza, proso. Aczkolwiek nie polecam, bo to jest cała grupa zbóż i trzeba mieć naprawdę małe zaburzenia, żeby ryż, kukurydza i proso sobie stosować codziennie, aczkolwiek nie zalecam stosowania tego samego codziennie, bo to jest droga do nałogu, a jak wiadomo, choroba jest konsekwencją nałogu. Tak, bo w kółko to samo. Nałogu. Jemy to, mamy to, jemy to, mamy coś innego. Tylko dlaczego jeden ma łuszczycę, a drugi ma cukrzycę? Genetycznie ten jest predysponowany do takich reakcji w organizmie, a ten jest predysponowany do takich reakcji metabolicznych. Natomiast my modyfikujemy nasze geny i możemy wywołać, że cukrzyca powstanie w wieku 50 albo 80 i możemy w każdej chwili cofnąć pojawienie się cukrzycy i ją modulować zależnie od naszych zapotrzebowań. Zatem o czym mówiliśmy? O odchudzaniu. Odchudzanie, więc zboża niestety do rotacji. Raz na tydzień u starszych, raz na 3-4 dni u 20-30-latków lub 15-latków. Druga przyczyna niemożności schudnięcia to jest cała grupa produktów mlecznych. Wiele osób się odchudza na jogurtach, kefirkach, danonkach, mleku do kawy. Jest to forma odchudzania się dla osób młodych i zdrowych, które nie mają tak dużej nadwagi. Natomiast wiedzmy, że cała grupa zbóż wywołuje nadwagę, dlatego trzeba coś z tym zrobić. Proponuję jadać co 3 do 7 dni, co 3 dni u młodszego, co 7 dni u starszego. I cała grupa produktów mlecznych wywołuje nadwagę, dlatego proponuję jadać to co 3 dni u młodszego, co 7 dni u starszego lub jakakolwiek opcja pośrednia. Natomiast przyczyną nadwagi jest niewłaściwe białko. I jeżeli zastosujemy jeden rodzaj białka na dobę, to będziemy wiedzieć, które białko powoduje nam spadek wagi w dniu następnym. Na przykład zastosujemy dzień Kwaśniewskiego, boczek i ogórki kiszone, na przykład, i rosół. I patrzymy, czy następnego dnia schudliśmy, czy przytyliśmy. Lub zastosujemy dzień cywilizowany, zupa jarzynowa i na kolację zupa jarzynowa i jajko, albo 2, no dobrze, 3. I sprawdzamy, czy następnego dnia schudliśmy, czy przytyliśmy. W ten sposób sprawdzamy białka, które są nam korzystne, które powodują drogę do ziemi, czyli zaburzenia immunologiczne. I możemy zastosować dzień na pistacjach. Pistacje, rzodkiewka, sałata, pistacje. I sprawdzamy, czy po takim dniu schudliśmy, czy przytyliśmy. Bardzo dobrze w odchudzaniu działa chałwa i sezamki. Chałwa i sezamki. I jest to dziwne, bo jedno słodkie, drugie słodkie. Natomiast i bardzo dobrze chałwa i sezamki leczą cukrzycę typu 2, ale w dniu stworzonym bez ziemniaków. Zatem chałwa, sezamki, kawa czarna, sałata, zupa jarzynowa, pomidorki koktajlowe czy rzodkiewki i warzywo na ciepło, żeby było miło. I tak stworzony dzień, on zawiera cukier z tych sezamków lub chałwy. Daj Bóg nie zawiera miodu, który trochę zaburza wyleczenie. Jest bardzo korzystny u osób z cukrzycą typu 2. u osób z nowotworami, aczkolwiek ostrożnie z tymi cukrami, bo nie zawsze ten cukier jest przyjaciel. Właściwie to nie jest, ale trzeba coś jeść. Nie każdy ma dostęp do tachiny i nie każdy może sobie zmielić sezam w młynku do kawy i dolać tam oleju i 3 cukierki cukru, kryształki wrzucić. Zatem ten dzień dobrze odchudza dla tych, którzy lubią sezamki lub tachinę. Ten dzień dobrze leczy cukrzycę, wolałabym tachinę, i ten dzień dobrze kontroluje procesy nowotworowe, ale tylko dla tych, którzy zjedzą tachinę. Zatem jeden rodzaj białka na dobę w celach diagnostycznych. Które białko jest nam przyjaciel? I utrzymy się własnego organizmu. Zatem przestajemy słuchać innych, a zaczynamy słuchać siebie. Więc pacjent zaczyna być niebezpieczny. Tak. Zaczyna przechodzić do państwówki i zaczyna zadawać pytania. A ja mam za pacjenta 10 zł brutto na fakturę i z tego płacić ZUS-y i inne rzeczy. Nie zależy, nie ma czasu na takie pierdoły, żeby mu tam za wiele wytłumaczyć. Mało tego, w państwowej poradni nie mam procedury 89 sprawdzania alergenów pokarmowych. Czy to, co zjadł, wywołało mu przewlekły katar, czy to, co zjadł, wywołało mu nawrotowe pleśniawki, bo to nie jest choroba od grzybów czy od Boga, tylko od tego, co jemy. Więc po prostu nie zależy mi w Państwowej Służbie Zdrowia, żeby pytać pacjenta o alergeny wziewne lub pokarmowe, bo ja nie mam możliwości wstawienia procedur, że ja pacjenta W12 i zakwalifikowana na go jako wizytę typu 2 za 7 punktów, czyli po przeliczeniu ja takiego pacjenta fakturuję 7 razy 8, 56, zatem fakturuję go około od 20 do 25 zł, od czego, proszę pamiętać, muszę opłacić ZUS-y i inne rzeczy, których jest naprawdę dużo. Zostanie 12 zł, 10. Troszkę mniej, naprawdę dużo. Naprawdę dużo jest opłat i każdy myśli, że prowadzenie jednoosobowej działalności za pacjenta. Za pacjenta jest to od 20 do 25 zł fakturowane przeze mnie, i z tym, że ja nie mogę wrzucić tego wizytę typu 2 za 25 zł. Ja mogę wrzucić to wizytę 3 punkty razy 8, 24 na pół za 10-11 zł. Zatem za 10-11 zł brutto, no co się dziwić, no. Czyli po prostu w tym kraju niebezpiecznie jest chorować. No cóż, pozostałoby mi zgłosić petycję do Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby laryngologom, okulistom i neurologom przywrócił procedurę 89 i tak dalej, która umożliwia badanie alergenów pokarmowych i wziewnych na stan całego organizmu. No cóż, neurolodzy też wiedzą, że mają padaczki po żółtym serze, ale nie będą mieć motywacji do badania. No cóż, okuliści też wiedzą, że zapalenia spojówek mogą być po alergenach pokarmowych również, ale no, żyjemy w takim kraju, jakim żyjemy. Jeszcze na koniec może, co znajdziemy w tych książkach? Ups. Pierwsza moja książka, Dieta optymalna, co powinniśmy jadać, powinniśmy unikać, jest napisana w 2005 roku. Ona generalnie mówi o tym, słuchajcie, dieta ma wpływ na cały nasz organizm. I teraz tak. Ostatnio miałam pacjenta tydzień temu, który mi wytłumaczył, że jego dermatolog powiedziała mu, że trądzik nie powstaje od diety. Że w ogóle trądzik nie zależy w ogóle od diety. No to tutaj tak pisze, że to nie tak do końca jest prawda, bo trądzik zależy od diety. W ogóle zależy od diety wszystko, co mamy. Mało tego, od diety zależy przebieg choroby Downa. Jeżeli ja zalecam moją dietę w chorobie Downa, te dzieci przestają mieć katary, zaczynają być bystrzejsze. Wiadomo, że jeżeli dziecko nie funkcjonuje tak, a zaczyna funkcjonować z zatkanym nosem, ma lepsze ukrwienie mózgu, lepszą uwagę i takie dziecko zaczyna się interesować wszystkim, co jest wokół. Te dzieci się przesiadają do pierwszych ławek, zadają więcej pytań, zaczynają być kłopotliwe. Co jest przyczyną katarów w chorobach Downa? Zboża. Należy je rotować. Mleczne. Należy je rotować. Więc tutaj piszę, słuchajcie, wiecie, rozumiecie, to co mamy w organizmie i to co nas dotyczy zależy od tego co jemy. Zatem jeżeli da się zaradzić w chorobie Downa i innych, które uznaje się, że nie są związane z dietą, jak nadciśnienie, jak bóle stawowe, no choroby żołądkowo-jelitowe są chyba oczywiste w tym sposób związane z dietą, aczkolwiek biorąc pod uwagę różne opowieści, które mi pacjenci przychodzą, to ja nie jestem do końca pewna, czy choroby zależą od diety, aczkolwiek jest prosty test. Przestańmy jeść, wtedy będziemy wiedzieć, czy choroby zależą od diety. Ja wiem, żarty na bok. Ta książka mówi, jest w trakcie wyznawiania teraz o tym, że choroby zależą od diety. Słuchajcie, zróbcie coś, zacznijcie inne jeść śniadania, może inny obiad. Nie jadajcie codziennie tego samego, nie róbcie codziennie tego samego. Dieta optymalna jest związana z tym, że mam certyfikat numer 13 w zakresie diety optymalnej. Nadany przez doktora Kwaśniewskiego bez egzaminu i znam zasady tej diety i rzeczywiście ona ma sens w zakresie takim, że ruguje zboża i pozwala kontrolować węglowodany. Natomiast zauważam, że inne produkty są też jadalne, jak ryby i słonecznik, które są mniej akcentowane w diecie optymalnej, natomiast są akcentowane w innych dietach. Polecam. Ta książka powstała w 2013 roku, Dieta dobrych produktów. Jest publikacją znacznie szerszą od pierwszej. I ona mówi, jak się diagnozować i jak się leczyć w zakresie diety. Chcę zaznaczyć, żeby zawsze słuchać swojego lekarza, który Cię prowadzi, zawsze stosować się do jego zaleceń i stosować dietę w konsultacji z nim lub jeżeli nam się lekarz nie podoba, zawsze możemy go zmienić. Natomiast no, żyjemy w takim kraju, a nie innym. Dieta dobrych produktów uczy, jak samemu sprawdzać, które produkty są nam przyjazne, a które nam szkodzą. Jak samemu wyleczyć się z wielu chorób. Tak zwanych nieuleczalnych. Leczenie chorób ciężkich trwa długo, bo wiedza, jak się odżywiać, koreluje z wiedzą, jak żyć. To znaczy osoba właściwie odżywiająca się, ona właściwie żyje, ona łatwiej zarabia, żyje jej się niby łatwiej, bo jeżeli jesteśmy chorzy, to z przeważającym prawdopodobieństwem wykonujemy złe wybory, czyli wybory, które pozwalają nam zarobić 2 zł zamiast 5, które powodują, że idziemy w miejsce, gdzie dostajemy w głowę, a nie w miejsce, gdzie dostajemy róże bez kolców. Zatem warto być na zdrowej diecie, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Warto samemu promować samoleczenie i samo sprawdzanie się, i samodiagnostykę. Dla tych, którzy mogą mieć kłopot ze zrozumieniem wszystkich rozdziałów, jest rozdział jadłospisy, który mówi, jak układać dni, w zakresie białka, tłuszczu, węglowodanów. Natomiast już mówię, że można poszerzyć ten rozdział jadłospisy i można mieszać białka, żeby się uczyć nowej diety. Niemniej jednak pełnia diagnostyki jest ujęta w tej książce. W tej książce jest rozdział Złota proporcja. W jaki sposób diagnozować tą metodą, który produkt nam jest przyjazny, a który tam jest szkodliwy. Jest rozdział białka, który mówi, że starzejemy się na dietach bogatych w białka zwierzęce i w ten sposób ludzie na diecie optymalnej myśleli, że będą żyć wiecznie. Okazuje się, że mają w obowiązku diagnozować białka, którymi przedawkowali. O czym tu piszę, że nadmiar białka powoduje narastanie mocy steiny, co widać stosując tą dietę dobrych produktów, ale w zakresie zmniejszania jej stężenia we krwi. Jest tu rozdział objaw poranny, który mówi, jak diagnozować sobie zdecydowaną większość chorób, która objawia się rano. Objaw poranny jest objawem, który mówi, że w dniu poprzednim źle ułożyliśmy dietę. Zatem polecam książkę celem zaczęcia nowego życia w coraz mniejszym, daj Bóg, uzależnieniu od tabletek i w coraz mniejszym uzależnieniu od potrzeb chodzenia do lekarza. Nie mówię, żeby zaprzestać chodzić do lekarza, tylko polecam, żeby ta potrzeba była coraz rzadsza i coraz mniejsza. To znaczy, żeby dolegliwości były nie takie, ale takie i nie co tydzień, tylko co 5 lat. Dziękuję. Dziękuję za piękny pakiet kopalni wiedzy. Dziękuję bardzo.